Jakub Łucak, prawo skrzydłowe reprezentacji Polski. Kuba, no zostało naprawdę, to już godziny można odliczać do otwarcia tak ważnego turnieju, najważniejszego w historii reprezentacji Polski i Polskiej Federacji. Jakie ty masz odczucia związane właśnie z tak wielkim turniejem? Odczucia, myślę, że jesteśmy jako związek i jako państwo, jako drużyna dobrze do niego przygotowani. Ale o odczuciach będę mógł powiedzieć dopiero po pierwszych meczach, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało na hali wszystko. A twoich znajomych z rodziny, ile osób będzie na trybunach przynajmniej tego meczu pierwszego Polska-Serbia? Nie wiem, myślę, że gdzieś około 15 osób będzie na pierwszym meczu, a może nawet około 20, nie wiem. Wszystkich akurat nie zdążyłem ze wszystkimi może porozmawiać, ale bardzo dużo. Z Kielc jest blisko, także myślę, że wsparcie będzie ogromne. Czyli 15 osób to plus kolejne, tak można mnożyć i dodawać, czyli będzie razem 15 tysięcy kibiców, którzy będą wam bardzo dobrze życzyli. Mamy nadzieję, że jutro przyjdzie cała hala i to wypełni się szczelnie i wszyscy będą dopingowali nas. Ale kibice to jeszcze nie wszystko. Na was, przeciwko wam stanie taki dość mocny rywal, który nie położy się na parkiecie i będzie też walczył o te dwa punkty. Tak, z pewnością Serbia jest dla nas niewygodnym rywalem, ale mamy ich rozpracowanych, wiemy co grają. Mamy atut swojego parkietu, wszystko tak naprawdę przemawia za nami na tym turnieju. Także jesteśmy spokojni, a jutro na pewno wyjdziemy mocno zmobilizowani i będziemy chcieli podnieść dwa punkty z parkietu. Tym bardziej, że tak jak pan powiedział, Serbowie na pewno ich na łatwo nie oddadzą, ale będzie, myślę, przez to też dobre widowisko. Dziękuję bardzo.